Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Plusy i Minusy Weekendu. Tym razem mieliśmy do czynienia zarówno z rundą Grand Prix, półfinałami w Ekstralidze, ale również z chociażby finałem Krajowej Ligi Żużlowej. Na najdrobniejsze błędy nie ma już miejsca, a liderzy zespołów mają przed sobą okres, w którym mogą udowadniać, że są warci swoich gwiazdorskich kontraktów i poprowadzić swoje drużyny do wielkich sukcesów. Kto nas pozytywnie zaskoczył, a kto rozczarował, dowiecie się tego z naszego materiału. Program Plusy i Minusy Weekendu napędzany jest przez grę Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszego żużlowego menadżera online, w którym właśnie rozpoczyna się kolejny 60. już sezon. W opisie do tego filmu znajduje się nasz reflink, z którego możecie zarejestrować się w grze i otrzymać bardzo fajny bonus powitalny w postaci 350 Speedway Coinów. Grajcie razem z nami! Plusy. LSDP, czyli Lambert, Sajfuddinow, Dudek i Przedpełski. Kwartet wyborowy w barwach Apatora Toruń. W starciu z faworytem ligi zdobyli razem aż 50 punktów. Cała czwórka od samego początku do samego końca zawodów była wybitnie dobrze dopasowana do swojego toru. Bezradność, jaka na ich tle ogarnęła mistrza i wicemistrza świata, czyli Bartosza Zmarzlika i Fredrika Lindgrena, dobitnie pokazuje, jak fenomenalnie byli tego dnia dysponowani. Nie lada sztuką byłoby wyróżnić jednego z nich, więc olbrzymi plus wędruje na konto całej czwórki zawodników z Torunia. Artem Łaguta. Zdecydowany lider Sparty Wrocław. On jako jedyny od początku do końca był mocną postacią swojego zespołu i to właśnie on dał sygnał do odrabiania strat w drugiej serii startów, wygrywając podwójnie swój wyścig, a później od razu powtarzając tę zdobycz w ramach rezerwy taktycznej. Od pewnego czasu pokazuje mistrzowską wręcz formę i każde kolejne zawody wydają się tego dowodzić. Sparta pod wodzą młodszego z braci jest bardzo blisko awansu do finału, a to może dopiero początek pięknej historii wrocławian w tym sezonie. Bartłomiej Kowalski. Kolejny z zawodników Sparty w naszym zestawieniu. Bartek na początku sezonu miał olbrzymie problemy z meczami wyjazdowymi, ale to wydaje się być już daleko za nim. 11 punktów w półfinale ligi w meczu wyjazdowym to fantastyczny występ, zwłaszcza biorąc pod uwagę młody wiek i to, że Kowalski jedzie dopiero pierwszy sezon jako senior. Bez niego zwycięstwo w Gorzowie nie byłoby możliwe. Minusy. Jack Holder. Fatalny turniej Grand Prix, jak i również kolejny fatalny mecz ligowy. Jack Holder od dłuższego czasu notuje wyraźny regres formy, który wyrzucił go już nawet z czołowej szóstki klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. W lidze również odbija się to coraz mocniej na postawie motoru Lublin. Młodszy z braci musi szybko powrócić do dyspozycji z początku sezonu, jeżeli chce pomóc Koziołkom w awansie do finału ligi. W minioną niedzielę w pokonanym polu potrafił zostawić jedynie Nikolaja Heiselberga i Krzysztofa Lewandowskiego. Zdecydowanie za mało jak na zawodnika, który w poprzednim sezonie bił się o medale Mistrzostw Świata. Szymon Woźniak. Kolejny z zawodników, który słabo spisał się zarówno w Grand Prix, jak i w lidze. I o ile w turniejach Grand Prix Szymon od dłuższego czasu szosuje po dole stawki, o tyle jego punkty w lidze bywały bardzo istotne dla Stali Gorzów. Tym razem również i tych punktów zabrakło, a finalnie okazało się to fatalne w skutkach dla jego drużyny. Błąd z 14 wyścigu tylko wyostrza nam obraz zawodnika wyraźnie zagubionego w swoich poczynaniach. Sam Masters. Do tej pory lider startu Gniezno i jeden z najlepszych zawodników Krajowej Ligi Żużlowej w meczu finałowym z Unią Tarnów zawiódł na całej linii. Zaledwie 3 punkty, ale wszystkie wywalczone na kolegach z drużyny lub upadkach rywali. Nie zrobił w tym meczu absolutnie nic godnego zapamiętania. Fatalny ze startu i przeraźliwie wolny w trasie. Katastrofalnemu występowi Australijczyka towarzyszył jednak cały czas szeroki uśmiech, co sugerowałoby, że 13-punktowa porażka nie jest dla niego zbyt wielkim zmartwieniem. Tym bardziej zasłużony minus. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek plusów i minusów weekendu. Standardowo zachęcamy do zerknięcia w sekcję komentarzy i podzielenia się z nami waszą opinią na temat tego weekendu. Kto rozczarował, a kto powinien otrzymać od was wyróżnienie? Przypominamy też o możliwości grania z nami w grę Speedway Manager, do której link znajdziecie w opisie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i ostatnia rzecz, wypatrujcie kolejnych naszych odcinków i live'ów na kanale. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!